Cześć, witajcie, witamy was bardzo serdecznie z tej strony Demoi. Ażgan, witam serdecznie. I jest to już czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dead Island. Dobra, także lecimy chyba tą misję na antenie, tak? Iść do latarni morskiej, przyniesiemy wzmacniacz sygnału i przy okazji może tak. Znajdziemy wodę dla tej tutaj Kim. Właściwie już jej raz dałem, mogę dać jej jeszcze raz. Tak? No, dałem jej. Kilka tam butelek ostatnio, chyba dwa odcinki temu lub jeden znalazłem. Aha. Jezu, ona chce wody i wody. W ogóle. No dobra, jak coś znajdziemy, to je przyniesiemy, no. Dobra, to wychodzimy, nie? Wtedy. Tak, dobra. Do tego naszego samochodu będziemy się chyba kierować najlepiej, nie? Co tam ostatnio Właśnie, tylko gdzie on był? Tutaj właśnie, gdzieś chyba. Czekaj. Tu na dół chyba. Tu. O, tu jest ulica, tak jest samochód. Nie, tak jest samochód, dobra. No. Dobra, to teraz ty prowadź, ja idę jako pasażer. O, to teraz zobaczysz, co to znaczy. Demo za kierownicą, dobra, czekaj. Tu można we czwórkę na tym samochodem jeździć, nie? Oni tam... Tak, bo dwie osoby z tyłu mogą siedzieć. Czekaj, bo mi... Czekaj, nawrócę. Dobra, nie mogłem skręcić przy tego zombiaka. No, patrzę teraz na twoje nogi i nie masz w ogóle nóg na tych na pedałach, tylko sobie sam samochód jedzie, nie? Aha. Kierownicę trzymasz w rękach, ale tak to poza tym nic. Zabiłem ją? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Oho. Ej, śmieszny motyw nowy. No, takie wybijanie się już szyby, nie? O, tutaj jest sporo. Ale poszli pięknie. Świetnie. O, jak ktoś biegnie, gdzie on jest? Nie widzę, za nami z twojej strony. Już o. Nie. Dobra. W ogóle myśmy musieli chyba stąd sobie już wyskoczyć. Czyli to może najlepiej zaraz. Proszę jeszcze podjeść, wiesz co tam wyżej? A no, faktycznie, o, dobra. No, bo to mi się zmieniło teraz już. Wow, wyleciał. Jeszcze 100 metrów prawie. O, już tutaj mało ludzi. Bardzo ładnie. Dobrze, że tu nie ma motywu, że można wylecieć z tego samochodu, nie wiem, tak właśnie jakby się uderzyło w tą barierkę. No. To by mogło być nieprzyjemne. O, rozstawiamy tutaj auto i wychodzimy, nie? Zobaczymy... No, to są normalni ludzie, także... Tak, ale zobaczymy, jak będą nastawieni do nas. Go inside! Talk to James. A chyba przyjaźnie. No. I can't believe you're alive. Czekaj, możemy z nim handlować. Ja bym mu opchnął ten staw swój. Tak, faktycznie. Można też chyba coś kupić od niego. Jakaś męcząca, egzotyczna maczuga. Prawie nakupował przedmioty od niego. Część silnika może sprzedać, nie wiem, czy to się opłaca, wiesz? $375, ale jest na zielono, więc to może jest jakiś użyteczny kumulator. Przedmiot. Właśnie dlatego on go zostawił, wiesz? Dobra, magnesy mu może posprzedawam. Sprzedam mu alkohol. Na pewno. Dobra, posprzedaję. Zobaczymy, jak na tym wyjdę. Dalej. Złom elektroniczny sobie zostawimy. Środek czyszczący. O, telefony mu posprzedajemy może. Sprzedam oki. To zostawię, bo jest upgrade'owane, to sprzedam. Baterie zostawię, może są użyteczne, ale dezodoranty chyba się nie przydadzą do niczego. Dezodoranty chyba nie, ale baterie możesz zostawić, bo faktycznie mogą się do czegoś jeszcze przydać. No, jakieś radyjko czy coś tam jak będzie, nie wiadomo nigdy. Gwoździe sprzedam, nie? Tak, no możesz w sumie zrobić sobie jakąś pałkę z tego. To raczej nic użytecznego. Można u niego kupić wytrzymały nóż do trzciny cukrowej za 186, ale ma tak, 159 plus 9 obrażeń, także o. Całkiem sporo. I wymagany poziom 6, więc możesz sobie go kupić. Chyba, że jak nie będziesz mógł, to ja go... A nie, 1235, ojej. Czekaj, jak on się nazywa, mówisz jeszcze raz? Wytrzymały nóż do trzciny cukrowej, jest na niebiesko zaznaczone. Nie mam takiego nic. Nie masz? Nie. Wiesz co, to ja bym ale nie, wiesz co, nie kupuj, bo trochę drogo. Tu mam kij baseballowy, ale też bym go nie kupił, bo kosztuje... Czekaj, jak to by było?
Ja się nawrócę samochodem, jak będziemy wracać w tym czasie, żeby... Weźmiemy ich samochód. Można? Ten niebieski. No. Dobra. To lecimy, nie? Do środka. Zrobimy wymianę handlową. Dostaną czerwony, a weźmiemy niebieski. Co tutaj jest? Trochę tam uszkodzone, ale... Tak. Lekkie zarysowanie. Rozwalona szyba, to jest silnik już dymi się. Tak. Z kimś mieliśmy porozmawiać? Z jakimś Jamesem chyba. Mhm. To jest Monika, to nie. Tutaj gwoździe, to nie wiem kto to jest. Na szczycie latarni, dobra. Oj. O, gaz rurka. Tutaj są napoje. Czekaj, na nie gra, czy ja już mam akurat. Aha, zaraz, bo tak. Tam drzwi były tutaj, takie. Nie tutaj chyba się udaliśmy. A tutaj, dobra. Racja, a ja w ogóle nie w tą stronę się udałem. Co tutaj jest? Nagranie to weźmiemy, bo to jest kolekcjonerka. Dobra. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. We sure could use your help. Dobra, pomóż ludziom wokół latarni morskiej, poziom trudności trudny, nagroda 1000 punktów i pieniądze. To bierzemy. No, oczywiście. If you want to get off this island with the rest of us, I'm approaching the location where I'm to meet my informant. Dobra, mówi, że mamy porozmawiać z jego ludźmi i w czymś im pomóc. Znaczy, w czymkolwiek by potrzebowali. No to mamy ładny widok na całą wyspę. Tak. No tutaj Trevor. O, tutaj mamy, przynieść 4 flary z wraków na brzegu, poziom trudności trudny, nagroda 500 expa plus młotek stolarski. No myślę, że najpierw się chyba zajmiemy tym zadaniem tego Jamesa, nie? Tak. Znaczy ogólnie on powiedział, żeby... Czy to jest jakieś ogólne... Słyszysz to? Porozmawiaj z Jamesem? Nie. Bo ja odtwarzam sobie jakieś nagranie po prostu. Nie, nie słychać nic. Jezus Maria. Aż muszę u mnie to zobaczyć. Jakieś straszne dźwięki? No. Możemy chyba wejść do magazynu teraz. Ojej, znajdź Markusa i napraw transformatory zasilające latarnię morską. Poziom trudności średni, nagroda 1200 plus klucz nastawny. To ja, co tam zdecyduj, co byś uważał, co uważasz, że powinniśmy najpierw zrobić? Wiesz co, może najpierw pozbierajmy od nich questy i... I potem będziemy sobie po prostu robić pojedynczo. Tak, tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze jest od Mika coś. I was in contact with the pilots of that plane that went down. It was full of passengers and they said they were making an emergency landing. O, tutaj co potrzeba? Środki przeciwbólowe i bandaże. Przeszukaj izby przyjęć i ambulansy, poziom trudności średni. Nie, to tam widzieliśmy taki samochód z tymi bandażami, nie? Przechodziliśmy kilka razy. Tak, plus bomba z dezodorantu. A ja mam, poszukaj samolotu na skraju dżungli. Poziom trudności trudny, nagroda 3500 doświadczenia plus maczeta wojskowa. O, to maczeta ci się przyda, niesamowicie, no. Pewnie. I 3500 expa. To jest sporo. Dobra, dałem mu bandaże, bo miałem bandaże jakieś, więc to mu podałem. No i dobra, trzeba teraz wyruszyć dalej, dobra. To nie wiem, którego questa robimy. Tego z samolotem, co 3500, czy tego, co planowaliśmy wcześniej, czy... Znaczy, tego expa ja nie mam, także nie wiem, czy muszę z nim porozmawiać, nie? Nie, powinieneś mieć, wiesz? Nie wyświetla mi tego expa. Jak to się nazywa? Zaraz ci powiem, jak się nazywa, to czekaj. Moment. Właściwie... Też nie mam tego tutaj. Chyba. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ogólnie jeden wielki quest, ten na antenie, ale
choć może i nie, nie wiem. Czekaj, bo chodź, jest... chodź zobacz, jak z nią pogadasz. Może ja odrzuciłem go przypadkiem. Ona ci powie o tym questie, ta tutaj. Nie, już nie mogę właśnie z nią rozmawiać. Nie, no to ja chyba wziąłem to. Ale tak samo z tymi wszystkimi innymi już nie można rozmawiać, więc... Chyba tak, dobra, to lecimy w takim razie... Wiesz co, może to jest po prostu quest na jakiś wyższy poziom, nie? Może. Jak 3500 expa. Tutaj mam, znajdź Markusa i transformatory, przynieś flary z wraków, a możesz u siebie go odpalić, tego questa? Którego? Tego... No właśnie nie, ja go nie widzę nawet na liście tutaj. Aha. No dobra, no to tak. Może tego za 1200, znajdź Markusa i napraw na transformatory. Dobra, ja go widzę, to jest... Więc tak, to ja pojadę autem. Dobra, czyli metrów. Którego mówisz, tego... To jest quest... Promyk Nadziei. Promyk Nadziei, tak. Dobra, to ja sobie go zaznaczę też. Okej. Okay. Coś nie działa, dobra. No, to prawa świetra. Dobra, odpalone i lecimy. W ogóle nic nie mają przeciwko temu, nie? Żeby mieć samochód. Tak. Wiesz, ale chyba te zombie... Oj, jednak się będą spawnowały. No się chyba będą spawnować, wiesz, w ogóle w tej grze, bo jak nawet... Chyba, że tylko na drogach się one respią, bo o, zobacz, to za każdym razem są. Tak, faktycznie, no. Myślałem, że to zombie, a to był słup, dobrze, że w to nie wjechałem. Ajajajajaj. Aby było. O. Taka chmara, nikogo nie było. Tak. No więc to będzie tutaj pewnie. Nie, jeszcze dalej. O, ten nie. O, nie trafiłeś. A, myślałem, że go trafiłem. O. To musiało boleć. 60 parę metrów jeszcze. Ła, dobra, za daleko pojechałem. Oj. Dobra, załatwiłeś go. No, barwa. Ciekaw jestem, czy on może jakoś wejść do tego samochodu, żeby się rozwalić u nas? Dobra, oberwał jeszcze tyłem. Dobra, tu trzeba wysiąść i mamy teraz tutaj po tych schodkach. Myślę, że wejść nie wejdzie, ale może się rzucić na auto, wiesz? O, tam jest ktoś. To będzie ten szybki. Słyszę po tym krzyku. O, to jest chyba zbir. Zbir? Chodź, zobacz. Dobrze. Czy mi się wydaje tylko? Gdzie? Ten może wielki. Być. I zobacz, okay. Zobacz do basenu. I spójrz na piłeczkę. Ojej. To ona wszystkich ich zabiła. Na pewno. Piłka morderca, wersja druga. Rzucę w niego i go zachęcę do rozmowy. Będę w niego rzucał. O Jezu. O kurczę, ten to ma naprawdę potężny odrzut. Czekaj, w kończyny go trzeba czekać. Oj, zaraz umrę. Jezus Maria, uważaj, oni wszyscy się ocknęli. Faktycznie. Ajajaj, to niedobrze. Niedobra sytuacja. Bardzo. Nie ma nawet żadnej bomby, ani nic. Kurczę, ale klepią. Ja tutaj się zajmuję tymi świętaczami trzema. Potrzebuję coś wypić szybko. Właśnie miałem jeden napój, ale go wypiłem, bo też miałem kurde mało zdrowia. Dobra, muszę tutaj coś znaleźć. Biorę ten najlepszy, co mam, tyle, co mam 80 ataku prawie. Uciekam od nich, dobra. Mam jeszcze jakąś rurkę tutaj. Oooo, ginę! To niedobrze. Ja nawet nie mam jak odpalić sobie tutaj. Czekaj, nie zrobię tak, że to obejdę. Kurde, no nie możecie nawet napoju nigdzie dać. Ganiam tutaj na tym, około basenu z nimi, więc. Ile masz punktów zdrowia? Ojoj, niedużo. Ja mam jeden kwadrat. Ja mam troszeczkę ponad jeden. O dobra, jeden padł, okej. Okay. Ale też mam delikatnie ponad jeden. Kurde, no. Przy ich sposobem jakim tutaj wziąć, nie? Furię mogę aktywować. To nie jest złe. Spróbuj. Ale nie wiem jak ona działa. Też nie wiem. Zet? No, tak, zetką odpalasz.
Ty czekaj, patrz. O, umarłem. A fury miałem. Jeszcze jednego, odejdź ode mnie. Nie mów, że umarłem. Możesz mnie podnieść chyba, czy coś takiego. A nie, jednak nie. Biegnę, nie wiem, gdzie jesteś, ale biegnę. Dobra, umarłem. Nie, już nie. Już jestem obok ciebie. Słuchaj, moja furia działa w taki sposób... O kurde. Że mogę chyba podbiegać i ich dźgać i im więcej zabiję, tym chyba większe obrażenia. Mam coś takiego pewnie, nie wiem. Jak się domyślam. To możliwe. No. Nim jest twój tasak w ogóle. Wiem, i tu dużo jest tych tasaków. Ja w niego rzucałem, wiesz? Ha. Już gościa zabiłem, tego wielkiego. Myślałem, że to jakoś pomoże, że będę w niego rzucał. No w sumie troszeczkę zabrałem mu tego. Ale nie pomogło aż tak. Ale za bardzo nie pomogło. Okej, dobra, więc ja potrzebuję czegoś do uleczenia się. Tu mam dolary. Świetnie. Tak, ten jest martwy, bo go zabiłem. Fajnie, podbiegłem do niego, kopnąłem go. Nie dość, że miałem tam trzech na karku, których mnie goniło, to jeszcze podbiegłem i jednego sobie aktywniłem. Oho, w ogóle to jest... fajnie powiedziałeś, ten jest martwy, bo go zabiłem. Tak, martwy na śmierć. No. O, gonią mnie, gonią. Dwa są? Tak. Dobra, załatwione. Dobra, co tutaj jest ciekawego? W jednego też rzuciłem, także... To jest woda, mogę znowu zabrać do tamtej. Maybe there's something in here. Tutaj są dolary. Serio, nie ma nigdzie żadnego napoju? Dobra, spróbuję to otworzyć. Rurę znalazłem, co ma 35 ataku. Key baseballowy, świetnie. O. O, widzisz, też tutaj... mógł sobie tą broń stworzyć, nie? Tak. Tu złapałem dezodorant. Ach, ale... O, napój, ale pusty, no nie, jaka ironia losu, no. Ciebie... A on nad nim rozpacza, ja go kupnąłem. Ja tego kopiesz. Dobra, tutaj jest wyjście na zewnątrz. O, świetnie, zobacz, niszczycielski kij baseballowy, jasny gwint. Użyłem właśnie tej umiejętności nowej, wiesz? Jakiej? Okay. Tej, którą sobie... jak to się nazywa? Otwieranie zamków na poziomie drugim. Okay. Jak to się nazywa? Dobra, mam kij baseballowy, niszczycielski kij baseballowy i mam 118. Tutaj nie można z nim już rozmawiać, dobra. Cóż, chyba wychodzimy. Idziemy dalej, no. W poszukiwaniu nie wiem czego. W poszukiwaniu napoi. Questa Promyk Nadziei, nie? Musimy znaleźć Markusa i naprawić te transformatory, ale ten nie jest w ogóle oznaczony, ja tak przynajmniej nie mam. A ty masz? Okej, okay, chyba tędy trzeba iść właśnie tutaj za mną, chodź. A masz te kuleczki takie na mapce? Tak, tak, mam, mam. Ojej, dwa nawet. Dobra, mam nowy poziom, sobie coś dam tutaj, może to. Zmniejsza karę pieniężną w przypadku śmierci. Ciekawe, ile ona wynosi. Jest kara pieniężna. Hmm? Więc jest jakaś kara pieniężna. No, no, no. Tu możesz sobie nawet na trzecim poziomie zmniejszyć ją o 45%. Ojejku, ile tutaj ich jest. Dobra, na razie mnie nie widzą, także na razie tam nie wbiję. O, jest napój, cudownie. Wypiję go sobie. Troszeczkę chociaż. Tutaj. Sobie dam w to jeszcze raz. Tu, tutaj jest, tu mamy pieniądze, zabieramy. Nowy poziom, super. O, i świetnie, uleczony jestem. Teraz mogę na nich biec. A tu już kiedyś byliśmy, pamiętasz też? Tak, ale właśnie było zamknięte, nie? Znaczy ogólnie nie to, że było zamknięte, tylko nic tutaj nie dało się zrobić. No i tego Markusa też na pewno tutaj nie było. Tak. Dobra, porozmawiaj z nim, ja sobie rozdysponuję punkty. Okay. A, co tutaj jest? Dobra, mamy już uruchomić ten transformator. Ja sobie odpaliłem trzeci poziom otwierania zamków, więc jakby coś trzeba było otworzyć, także już wszystko, co jest możliwe, to powinienem dobra być w stanie otworzyć. Dobra, zaraz coś... Nie, bo wyższym już raczej nie będzie, nie? Nic. I nie, maksymalne dostępne były trzy tylko. Chyba, że coś później może się odblokować. Zbijamy tego, co tam je?
Chyba nie, tak. Nie ma wyboru. Ojej, nie trafiłem. Oj, coś mi w karku przeskoczyło. Dobra, są środki przeciwbólowe. My mieliśmy je pozbierać? Coś takiego tam było? Tak. Mamy właśnie środki przeciwbólowe pozbierać. Dobra, i bandaże, także... Tu jesteś do otwarcia, na poziomie drugim, czego wtedy nie mogliśmy otworzyć. Gdzie jesteś? Za tobą. Za mną? A tutaj, dobra, widzę cię. Tu jestem. A tak, jasne. No, skakuj tutaj. Zobaczymy, co tam będzie. Niebezpieczny łom. Chcesz 94? Nie bardzo. Dobra. Chyba wiesz co, w tych skrzyneczkach będą właśnie jakieś takie specjalniejsze bronie, wydaje mi się. No, bo wątpię, że w takich skrzynkach, co tam wymagają jakiś konkretny poziom był, na przykład, nie wiem, napój energetyczny. Tak, to bez sensu było. Dobra, oberwał. To co, lecimy za kulkami, tak? Mhm. Dolary. Lecimy, też mam oznaczony, więc świetnie. Dobra, niech troszeczkę mi się tutaj stamina zregeneruje, bo zaraz będzie... Ty, można pojechać. Chyba, że... Znaczy, to i tak musimy zejść tutaj, wiesz, chyba. A, dobra. Dlatego... To wysiadam. Aha, tu jest ich sporo, więc lepiej tak sobie podejść. Męczący kastę, dobra, zabierzmy. Dezodorant. A, już kogoś tam... No, już kogoś zadziałem, he? Dobra. Tutaj biegną na mnie dwie. No. Dobra, ja przydał się jakiś napój. Tutaj ktoś wstaje, leż. Kurczę, 359 zadałem mu wyobrażeń. Oj, dostałem od niego. Jakiś napój, no, bo mi się teraz w ogóle niektóre. Serio? No, miał na plecach w ogóle taką rurkę. Kurde, znowu dostałem. Dobra, może tutaj da się wejść. Da się wejść, dobra. Tam jest ich dużo. Chodź tutaj do mnie. Zobaczymy, co jest w tym domku. No. Wywalasz drzwi, dobra. Dobra, co tutaj jest? Dolary. Zobaczę tutaj. Tutaj jest alkohol. Do tożsamości. Nic nie ma konkretnie, tylko przenikające przez tekstury jakieś roślinki. Aha, tu jest duża bateria i tu jest wyjście chyba. Zobaczymy. Wow! Nie, coś więcej. Oj, szwendacz. Słuchaj, dostałem, nie wiem, czy 2000 czy 20 tysięcy, ale chyba 2000 punktów doświadczenia i jakieś skończyłem zadanie, otwierając po prostu walizkę łowca skarbów. Skarbów? No. Ja też dostałem wcześniej takie, no. To jest chyba za ilość otworzonych skrzynek, czy coś takiego. Jakieś wyzwanie po prostu, tak? Coś tak. Takiego. Dobra, tutaj nic już ciekawego nie ma. Idziemy, możemy, dobra. No, wyjść stąd. Tutaj wszystko też nic nie ma. Splądrowaliśmy. Też... Ja mogę wywalić tutaj te drzwi. No. Jak wyleciałeś z tymi drzwiami. Śmiesznie. Co to jest? Chusteczka. Raczej nikt nie będzie potrzebował chusteczki. Choć mi się jak ktoś potrzebował. No. Nigdy nie wiadomo, może on nie zacznie tak. Bez chusteczki. O, tam jest ktoś, ale to jest chyba... Tam jest mocny klucz, to ma 73 ataku dla ciebie, dobry. O, tu z chęcią bym go wziął. Nie, piłka, co ja robię? Kopnąłem, przepraszam. Tu jest, nie? No. Dobra, dzięki. Tu nie można wejść. Tu jest napój dla ciebie. O, z chęcią się przyda, bo... Już mamy tak... Teraz jesteśmy już w pełni zdrowi. Ja z wyskoku, że jest zaatakował fajnie. No. Jakaś ta animacja była konkretna, czy po prostu? Tak, wyskoczyłeś i zaatakowałeś w sumie. Okej. Rwące szpony, przedmiot kolekcjonerski znaleziono. No proszę. Są dwa napoje, to ja sobie jeden wezmę, weź drugi jakbyś potrzebował. Dobra, na razie mam pełne zdrowie. To w razie powrotu. Tak. W każdym razie mam naładowaną furię, więc jak tu coś wyskoczy, to... Mm-hmm. Wow! Może zamknąć drzwi? Chyba nie wejdą przez drzwi, co? Włącz jednostkę zasilania. I jeszcze tam. No, teraz mamy wrócić do Markusa po prostu.
Dobra, o tu jako jest nóż. 118 plus 6. O kurde. Wymagany poziom 9, więc... I fakt kolejny. Więc to się przyda, dobra. Pewnie teraz ja się zlecą, mam dziwne przeczucie. Boże, ja mam nóż w ogóle łamliwy jakiś, co ma 145 ataków plus 9. Faktycznie łamliwy. Zaraz coś mam przeczucie, że się... Tak, że się zlecą. Już biegną. Serio? Tak, zarażone. O nie! Nienawidzę. Ale dwa padły, na szczęście. Ciekawe, czy tutaj można było ten alarm jakoś wyłączyć? Chyba nie, nie? Chyba nie. Myślę, że to było specjalnie zrobione. Dobra. Tu jest napój, więc go wybiję. Nie wiem, czy je wybiłeś, czy coś, ale już nie masz... Tak, jakoś... zabiłem ich dwóch właśnie. Oj, będę tego żałować. Usłychać. Leżeć. Baseball ma świetny zasięg, muszę ci powiedzieć. No, ile ma ataku w ogóle, ten twój? 118. Jest właśnie nie ulepszony jeszcze, więc... Boże, jaki on jest agresywny. Dobra. Okej, to chyba powoli wracamy, co? Mhm. Piłka. Lepiej nie. Ty, tu jest zombie, patrz, przyszedłeś obok niego. Tak? No faktycznie, ona się dobija tutaj. O, slow motion. Można otworzyć? Nie, ale to można z drugiej strony, może tak jak było w poprzednim. Albo będzie quest tutaj. W ogóle są apteczki. Znaczy napoje energetyczne. Nie, tędy przechodziliśmy w ogóle. Tak? Tak. Dobra, to wracamy, nie? Normalnie. Boże, no, te piłki są wszędzie. Inwazja mordeczka. A patrz, co się za niekim kop... Powinien umrzeć teraz. Jakby tak się stało. Ale można grać w ogóle w ten, patrz. Uderzasz baseballem w piłkę. I zaraz ona ci odpłaci tym samym. Wow, gdzie ona jest? Znikła, krzyk poleciał. O, znikła. Nie, dobra, dajmy spokój, bo zaraz to się skończy. Zginiemy faktycznie. Dobra, tędy. Tutaj. Nie, ale naprawdę na internecie będę musiał ogarnąć, czy coś z tymi piłkami jest, nie? Coś jest chyba właśnie nie tak z nimi, bo... Ale nie jedziemy autem? Wiesz, to mamy 30 metrów, w sumie możemy jechać. Chciałem go tutaj zabić. O, śrubę, świetnie. Już biegnę do ciebie. Z tej strony, ja z tej strony. No, to tyle podjechaliśmy. No, ale zawsze kawałek. Ciekawy jestem, czy istnieje jakiś taki błąd, że na przykład podjedziesz jakoś samochodem do ściany i wtedy wysiądziesz i w teksturach wbędziesz coś takiego. Możliwe. Po prostu się drzwi nie otworzą, bo w niektórych grach było tak właśnie, że jak wysiadałeś, to ci... A, bo w ogóle wiesz co, mnie ciągnie do innego questa. Do Promyk Nadziei. A, w ogóle mnie ciągnie nie wiem gdzie. W inne miejsce w ogóle te kuleczki. This is for you. Thanks for the help. No. Pieniądze, 44. Pieniążki. Świetnie. No i teraz co, mamy wrócić? Teraz mam questa... Wróć do Darwina. Wróć do Darwina, tak. No to lecimy. Chcesz prowadzić, czy ja mam, czy... Możesz jechać śmiało. Dobra. Tu jest napój, jakbyś... O, już go wypiję. Za szybko. Nie, tam spokojnie potrzebuję. Dezodorant i tam sobie postaram ulepszyć broń. O, siedzę sobie na z tyłu, także okej. A, okej, dobra. Weźmy ładny widok na zombie, które będą nas gonić. Możesz atakować? Wiesz co, nie. Ale może jakbym miał broń palną, patrz. To... Fajnie z tyłu, tylko tak nogi zostały w powietrzu. A, no i oczywiście też warto wspomnieć o tym, że jakby ktoś nie wiedział, już mieliśmy to o tym, znaczy nie miałem wspomnieć o tym w pierwszym odcinku, ale zapomniałem, że ten film będzie dostępny, to chyba logiczne z dwóch perspektyw, nie? Tak, gdzie linki kanał, będą w opisie. Tak, i do kanału Dema, i do mojego także. Pod każdym odcinkiem.
Tak. Więc jakby ktoś chciał, był ciekawy, to zapraszamy oczywiście do linku. Oj. Szczególnie jak giniemy od piłek. To muszę zobaczyć, nie? Naprawdę, z twojej perspektywy. W którym to było odcinku? W drugim? Trzecim? W drugim chyba. No i samochody nawet nie znikają, więc będziemy takimi rozwalonymi jeździć ciągle, chyba że jakoś trzeba je naprawiać. Może naprawię ładniej. Dobra, gdzieś tutaj jest jakiś workbench do pracy. Tutaj możesz mu oddać, chyba że ja mogę. Nie, ty musisz oddać. Masz te takie środki? Tak. To możesz mu oddać. Tu jest napój. Dobra. O, i bomba z dezodorantu. Otrzymałem od niego. Mam teraz porozmawiać z Jamesem. No to na górę musimy iść. Tak, dobra, lecimy. Czy tam z Darwinem, czy tam z Jamesem, już nie pamiętam. Z kimś tam mieliśmy pogadać. Z Jamesem. No. To pogadasz z nim, no. Tak, tak. Nowy poziom, nowy świetnie. Poziom, świetnie. Ja sobie może przeznaczę teraz w to. I tak, otrzymamy pieniądze. I chyba będziemy kończyć, bo już widzę, że czas tak mniej więcej nas goni, bo ty też będziesz musiał teraz tam spadać, tak jak mówiłeś, właśnie aż będzie musiał kończyć zaraz. Odcinek tak już trwa chyba około 30 minut, więc będziemy kończyć, chyba że coś jeszcze tutaj chcesz zrobić, to powiedz tam. To znaczy, ja sobie ogarnę umiejętności tam już, myślę, w następnym odcinku. I już od następnego odcinka zaczniemy chyba dalej tutaj te questy związane właśnie z tą latarnią, także. No. Tak więc zapraszamy do oceny tego filmu, komentowania, oglądania z innych perspektyw. No i to by było tak. Na tyle. Dziękujemy bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Trzymajcie się i do zobaczenia. No, na razie. Cześć.